Co gryzie jamnika Waldemara? Jamnik Waldemar spacerował po górzystej powierzchni obcej planety. Czuł się taki lekki. Wystarczyło delikatnie odbić się łapkami od ziemi, żeby móc skoczyć na odległość kilku metrów. Nagle coś zaburzyło jego błogi nastrój. Usłyszał szelest i zdał sobie sprawę, że ktoś się do niego zbliża. To kosmici. — Cześć, chłopaki! Dawno was nie widziałem. — Cześć, Waldku! — odpowiedzieli zaprzyjaźnieni kosmici, po czym zaczęli na niego wskakiwać. — Au! — pies poczuł, że jeden z nich ugryzł go w ogon. Waldemar natychmiast obudził się z głębokiego snu. Pomyślał jednak, że ugryzienie wydawało się zbyt realne, żeby to mógł być sen. Zaczął dokładnie oglądać swoje futerko i po chwili zobaczył małą rankę po ugryzieniu. Zdawał sobie sprawę, że to nie wina kosmity. Zastanawiał się, skąd wziął się ten ślad. I nagle przypomniał sobie, że zanim poszedł spać, był na spacerze ze swoją panią. Pamiętał, że po drodze mijali pana, który kupił w sklepie na rogu kiełbasę najwyraźniej pod Wawelską oraz właścicieli kota, który jadł na śniadanie rybę. Na spacerze spotkał też kundla sąsiadów, który chyba był jeszcze przed śniadaniem, bo bardzo zdenerwowany szczekał na walkę i jego panią. Powąchał się na przywitanie z ozorem, znajomym psem, który czekał na swojego właściciela pod księgarnią. Przeszedł obok roweru opartego o kamienną ścianę. Ten murek jest bardzo ciekawy. Po jego zapachu można poznać, który ze znajomych psów ostatnio odwiedzał to miejsce. Ach! Koło ściany rośnie też dziwny kwiatek, do którego pani zabroniła mi się zbliżać przypomniał sobie Waldemar. Czyżby to rzep przyczepił mi się do futerka i wbił się w skórę podczas snu? Czy dlatego tak nagle się obudziłem? Pewnie tak pomyślał. Dokładnie obejrzał swoje futerko i znalazł na końcu ogona zaplątany rzep. Waldemar nagle wydał z siebie kolejny jęk: au! Coś ugryzło go na jawie, w zupełnie innym miejscu. Waldemar lekko się zdziwił. Zaczął się drapać i drapać. W końcu zmęczył się tym całym drapaniem i stwierdził, że musi się napić. Pijąc wodę z miski, zauważył, że na jego głowie siedzi mały, czarny robak. Robak szybko się zorientował, że jest obserwowany. – Cześć, Waldku. Jestem pchła i mieszkam w twoim futerku. Cieszysz się? Nie, idź sobie, nie chcę być mieszkaniem dla pchły. Haha, ha, nie masz wyboru. To już postanowione. Nie znajdziesz mnie, zawołała pchła, po czym zrobiła susa i ubiła się w futerku Waldka. Waldemar zdumiał się obrotem sytuacji i zdenerwował się na bezczelną pchłę. Przez moment myślał, że znowu mu się to śni, ale potrząsnął głową i stwierdził, że tym razem to nie jest sen. Całą scenę obserwowała pani Waldemara. – Waldku, chodź szybko do łazienki. – Kochany, wygląda na to, że masz nieproszonego lokatora. – Nic się nie martw, zaraz coś na to poradzimy – powiedziała. Wyjęła z szafki szampon dla psów i starannie umyła swojego pupila. Przed zanurzeniem w wodzie Waldek zobaczył, że pchła opuszcza jego futerko i wychodzi szparą pod drzwiami łazienki. Okej, OK, Waldku! Nie to nie! Znajdę inny dom! rzuciła na odchodne i zniknęła z pola widzenia. Pani wyjęła Waldka z wanny i wytarła do sucha ręcznikiem. Waldemar ułożył się wygodnie na kanapie i po chwili znów skakał po obcej planecie.